się też coś przygotowałeś? Czy jestem przygotowany, gotowy, zwarty. Tak możemy zaczynać. No to cześć, Mateusz. Cześć, Piotrze. Miałem jeszcze taką myśl, żebyśmy zaczęli to dzisiejsze spotkanie jak taką książkę kryminalną. Taki troszkę Arsène Lupin w sutandzie. <laughs> <laughs> to znaczy <Już> tacy byli. <laughs> oś jest Mateusz i te sprawy, nie? Że patrzysz na świat, widzisz świat. A teraz to zrobiłeś takie fopadu, że w porównaniu Arsene Lippen był złodziejem, a ojciec Mateusz łapie złodziei. A, to sorry. A to kto był detektywem? No nie Arsene No to nie wiem. Ale generalnie tak. Powieść kryminalna. Patrzysz na świat i jest jakaś zagadka w tym świecie i ci się wydaje, że znasz rozwiązanie, bo widzisz wszystkie dowody. I zawsze w powieści kryminalnej jest coś takiego, że jest jeden bohater, który mówi kurczę, a ktoś tu coś przeoczył. I właśnie chrześcijanie to są takimi ludźmi, którzy mówią ktoś tu coś przeoczył. Bo jeszcze z tych samych dowodów możesz dowiedzieć się o tym, o tym, o tym, o tym i wychodzi ci, że za tymi dowodami, które zobaczył ten chrześcijanin, stoi Pan Bóg. No i to jest świetne takie porównanie. Naprawdę świetne. Dziękuję Ci. Poważnie mówię, bo przynajmniej z tych punktów, które dzisiaj przerabiamy na temat yy, pragnienia Pana Boga, to szukanie Pana Boga na tym polega, że to jest trochę taka robota detektywa, że trzeba się bardzo dobrze i uważnie wsłuchiwać w to, co jest wokół żeby z tego wydobyć prawdę o tym, że istnieje pan Bóg. Miałem taką rozmowę kiedyś. Kierowca jedzie samochodem i nagle cudem uniknął jakiejś tuczki i on mówi: "Dla mnie to był cud. Dla mnie to była asystencja mojego anioła stróża. On mnie poprowadził, on mi pozwolił z tego wyjść cało". Ktoś by powiedział przypadek, a ten człowiek wierzący Troszkę tak nastawiony na poszukiwanie Pana Boga, na obecność Boga w swoim życiu mówi, to był cud. Tak, ale to jest bardzo subiektywne. I zakłada u tego człowieka już to, że on tego Pana Boga już znalazł w swoim życiu. Ma z nim jakąś relację. Tak, ma z nim jakąś relację, i tutaj Pan Bóg, że tak powiem, staje się tym, który tłumaczy pewną rzeczywistość. Natomiast w takim naszym detektywistycznym szukaniu Pana Boga dzisiaj chodzi o coś trochę innego. Chodzi o to, że ja staję jako taki człowiek, że tak powiem, czysty. Mhm. W sensie takim, że jeszcze nie znam pana Boga. Dobra, podoba mi się to? Mam świat wokół siebie. Mhm. Mam świat wokół siebie, mam ludzi wokół siebie, odkrywam siebie jako człowieka i teraz cała taka z jednej strony trudność, a z drugiej strony bardziej mi się wydaje słowo przygoda człowieka polega na tym, żeby tak spojrzeć na tę całą rzeczywistość, mhm. żeby dostrzec w tym, że istnieje ktoś taki, kogo można nazwać Panem Bogiem. Dobre. Nazwać Panem Bogiem, bo każdy może to trochę inaczej odkryć. I to jest też genialne w tym katechizmie i to pokazuje, jak ten katechizm jest bardzo przemyślany, kiedy z jednej strony przypomina nam... Yy, jak to robili inni, czyli jak inni się bawili w takich detektywów, że tak powiem. Chociaż to dziwnie brzmi, jeżeli powiemy, że Tomasz Akwinu, tak, tak, doktor tak, tak. kościoła, którego w tym tygodniu wspominamy w liturgii, bawił się w detektywa, ale kiedy pisał swoje pięć dróg poznania Pana Boga, czy też prowadzących do odkrycia Pana Boga w świecie. No właśnie, chciałbym Cię o to zapytać, bo bardzo często mi się kojarzy pięć dowodów na istnienie Boga Świętego Tomasza. No i właśnie to jest to, to, właśnie to mówię, że tu jest katechizm bardzo mądry. On nie mówi, że to są dowody, tak jak święty Tomasz nie mówił, że to są dowody. To są drogi poznania Pana Boga ze świata stworzonego. I katechizm mówi wprost: nie są najważniejsze argumenty i dowody. Ważne jest to, żeby z tego świata, który mamy, nabrać pewności w przekonaniu, że istnieje ktoś więcej. Pewności Ma... w przekonaniu, masz ten punkt. Czekaj, wtedy? czekaj, może nie, może nie o to Ci chodziło, ale mi się spodobało, że to wszystko uzdalnia mnie. To mnie nie zmusza, to mnie uzdalnia, że daj mi możliwość poznania Boga. Tak, no bo to na tym polega takie szukanie, no nie? że ja czegoś szukam. Trzeba być tym bardzo uczciwym, no nie? że szukam czegoś, co jest jak gdyby trochę za zasłoną. Mhm. Czyli yy, widzę, jak człowiek dorasta i się rozwija. Widzę, jak rozwija się posadzone kilka lat temu drzewko owocowe w moim ogródku. Moja mięta, którą zasadziłem na parapecie? Twoja mięta, którą zasadziłeś na parapecie. Rozwija się, no nie? Kiełkuje, potem się staje coraz większa i tak dalej. Liście rosną bardziej. Ruch, pewna zmiana, pewna dynamika. Ona pokazuje, że coś za tym stoi, że to nie jest przypadkowe. No, dlaczego jest tak, że to jabłoń ma jabłka, a nie gruszki? No ktoś to tak zaplanował. Ktoś to tak zaplanował. I teraz cała ta zabawa w detektywa polega na tym, żeby znaleźć sobie czas, spokój, taką otwartość umysłu, refleksję i po prostu pomyśleć nad tym. No tak my... naprawdę o to chodziło Tomaszowi za chwilę, jak tworzył pięć dróg. Żeby zachęcić człowieka do tego, żeby pomyślał nad tym. Tak, na przykład inna droga. Jedno stworzenie jest bardziej rozwinięte, drugie mniej. Jedno realizuje coś lepiej, drugie gorzej. Jest pewna jakość, jest pewna różnorodność w bytach, która pokazuje, że jedne są bardziej doskonałe, drugie mniej doskonałe. No to jeżeli o czymś mówimy, że jest bardziej doskonałe, to jaki mamy wzorzec z doskonałości? Skąd my w ogóle możemy powiedzieć, że coś jest bardziej doskonałe? Możemy tak powiedzieć tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest coś, co jest całkowicie doskonałe. Najdoskonalsze. Najdoskonalsze. Tomasz mówi bardzo pięknie zawsze na końcu i my tego kogoś nazywamy Bogiem. I to jest właśnie takie dopowiedzenie, które pokazuje, że nie chodzi o dowód taki, który cię miażdży. Tak, tak, tak. Chodzi o takie coś, że otwieram się teraz na pewną rzeczywistość. I teraz zaczynam żałować, że nie pisałem magisterki z filozofii, tak jak ty. <laughs> Bo widzę, że to się bardziej przydaje teraz. Nie? Takie spojrzenie wspólne praktycznie ze wszystkimi ludźmi. A ja pisałem z teologii duchowości. Jak ktoś usłyszy, a ty jesteś teolog duchowości, a to ty jesteś religijny, a ty, to, to, to. Znaczy, no to tak, może faktycznie dzisiaj filozofia, że tak powiem. Yy daje możliwość łatwiejszego dialogu z całą przestrzenią, z całą grupą ludzi, którzy odrzucają Pana Boga, czy też nie widzą Pana Boga, czy mają problem z Panem Bogiem, łatwiej jest im pozostać tylko na takiej płaszczyźnie rozumu i świata naturalnego, ale z drugiej strony dobra znajomość duchowości pozwala dostrzegać też takie rzeczy, które są potrzebne w tym poszukiwaniu. I pozwala je też nazywać, to, nazywać co się człowiek, tak. to, czego doświadcza, albo czego chce doświadczyć. Bo to się też tak nie da powiedzieć, że tylko jedna strona się przydaje, bo jeżeli nawet filozof, załóżmy, tak prowadzi swoje filozoficzne badania, ja to zawsze daję przykład Husserla, który tak prowadził swoją filozofię, że jego adiunkci stawali się ludźmi wierzącymi, chociaż on sam nie wierzył, ale miał tak przemyślany sposób argumentowania, rozumienia świata, opisywania go, całej fenomenologii, wszystkiego, co jest wokół, że Edyta Stein przyjęła chrzest, prowadziło ich to do Pana Boga. Ale potem jest potrzebny ktoś, kto im to ponazywa w trakcie. Tak, tak, tak. Jest potrzebny ktoś, kto im pokaże y, dalszą perspektywę. I to jest taki właśnie fenomen, y, nie tylko katechizmu, w ogóle chrześcijaństwa. Fenomenem chrześcijaństwa jest to, że chrześcijaństwo, mimo iż opiera się na objawieniu i na Chrystusie, to potrafi zaczynać w zupełnie innym miejscu. To My potrafimy powiedzieć. zacząć od rozumu i od świata naturalnego. Od tego, co jest wspólne, powiedzmy, dla wszystkich ludzi. Bo każdy doświadcza tak. świata stworzonego, każdy doświadcza przyrody. To, co mówisz, że jest wspólna płaszczyzna dla wszystkich ludzi, o to chodzi w tym katechizmie, w tym, co mówi katechizm. Że każdy ma taką zdolność i że z każdym o tym można rozmawiać. Że to jest coś, co mi daje możliwość rozmawiania. Ja mogę iść na wyprawę w góry. Z człowiekiem niewierzącym siąść sobie na szczycie świnicy, spojrzeć na zachodzące słońce i dywagować o tym, kto to stworzył, jak to stworzył, jakim cudem to w ogóle tak, a inaczej funkcjonuje mogę. To katechizm tu mówi o tych trzech tematach: prawda, dobro i piękno. No ale jak w te trzy tematy wejdziemy, to jak nie, nie, znamy, nie, 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 nie. Może, możemy nie skończyć dzisiaj. Nie, nie, tylko chcę powiedzieć, że to jest. I wokół tego można się kręcić. Znaczy, może nawet inaczej. Cały katechizm się będzie kręcił wokół tych trzech prawd. Natomiast, co jeszcze jest takie bardzo ważne, żeby też dobrze rozumieć, jest jeszcze odwrócona perspektywa tego. Może być tak, że jest człowiek, który poznał objawienie, poznał Chrystusa, przyjął Chrzest Święty, wychował się w wierze katolickiej, korzysta z sakramentów, żyje pobożnie, że tak powiem ale nie odkrył, że tego Pana Boga może poznawać rozumowo. Ano to jest ciekawe. Nie odkrył, że ten Pan Bóg jest uchwytny przez rozum. Możemy spotkać takich ludzi, dla których wiara staje się tak silna w życiu albo tak jednoznaczna, że nie widzą tej strony rozumowej. Dla nich też jest to potrzebne. Liczy się tylko to, co jest z wiary i całkowicie neguje się rozum. To jest bardzo duży błąd. A nasz Pan Bóg naukowców się nie boi. No wręcz przeciwnie, no świadectwo Jana Pawła II, który robił spotkania w Castel Gandolfo dla świata nauki, który zapraszał największych naukowców chodzących po tej ziemi. A wiesz, z jakiej dziedziny nauki naukowców jest najwięcej ludzi wierzących? Z nauk ścisłych. Z fizyki. Z fizyki. I jeszcze z chemii. Chemia fizyka. Mam jeszcze takie fajne, znalazłem na jednym filmiku. To mówmy o tym, że człowiek jest w stanie poznać Pana Boga, że człowiek ma wewnętrzne pragnienie poznawania Pana Boga i zdolność do poznawania odkryć. Pana Boga. Może to troszeczkę teraz przesadziłeś. Nie tyle poznać Pana Boga, co odkryć, że istnieje. Bo to są dwie różne rzeczy. Poznać o tyle, o ile daje mi. Miło... Tak, tak, w chce, że poznać, zgadza się. Ale to trzeba rozumieć dobrze, to poznanie Pana Boga. No bo już chciałem cytować. <grym>, no możesz zacytować, proszę bardzo. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Przez podobieństwo ich stwórcę, ale to jest tylko tyle, ile mi może powiedzieć świat o tym Panu Bogu. Tak, nie powie wszystkiego. No, no, czyli... Ale o tym będzie w następnym odcinku. Tak. Nie, nie uchylajmy. Natomiast skoro tak jest, to znalazłem taką rzecz, że ludzie, którzy już uwierzą, którzy wierzą, żyją dłużej. No to ciekawe. No? Czy to prawda? Myślałem, że im się bardziej śpieszy do nieba. <laughs> Nie no. To mnie zaskoczyłeś teraz. Nie no, serio. Na tym filmiku, który dzisiaj oglądałem, prowadząca zadaje takie pytanie. Skąd u ludzi jest skłonność do wyznawania religii, czy, czy można być wierzącym, wierzącym na i jednocześnie naukowcem, tak? No i a propos tego bycia naukowcem i bycia wierzącym, to taka zabawna sytuacja z ostatniego tam tygodnia kiedy ksiądz biskup na Twitterze podał dalej artykuł z niedzieli sposób na wirusa. To był artykuł wywiad z arcybiskupem Hozerem. I od razu oczywiście pojawia się jakiś komentarz, który mówi co się czarny może wypowiadać na temat takich spraw? Trzeba być lekarzem i w ogóle w ogóle. A arcybiskup Hozer jest lekarzem z wykształcenia. <noise> tak. I ktoś mu tam ładnie odpisał i koniec. No, i wniosek jest taki, że. Można się machnąć. Że nie kłóci się być człowiekiem wierzącym, a zarazem, powiedzmy, lekarzem, naukowcem. No i wracając do tego pytania, czy ludzie wierzący. Czy to prawda, że ludzie wierzący żyją dłużej? No prawdopodobnie statystycznie tak jest, bo. Bo większość jest wierzących. No. Pewnie gdyby tak się uczepić mocno psychologii i socjologii i przyłożyć y, ideę życia człowieka wierzącego do świata, w którym żyjemy, to można by było się pokusić o takie stwierdzenie, że naprawdę powinien żyć dłużej, bo powinien mieć większy dystans do świata, w którym żyje, do sytuacji, które się dzieją, powinien, patrząc z perspektywy wieczności, być spokojniejszy. Tak. Więc tak naprawdę wiele takich elementów codziennego życia, które powodują u nas choroby, powodują u nas... Złe samopoczucie, bo to oczywiście nie jest takie w stu procentach, no nie? Nie, nie jest jeden do jeden, ale, ale w wielu przypadkach jest tak, że takie znerwicowanie, bieganie za wszystkim wokół, przykładanie do tego zbyt dużej wagi powoduje, że krócej żyjemy. Więc teoretycznie człowiek wierzący powinien żyć dłużej. I były prowadzone takie badania, i wiemy, że wiara nas układa. Układa nas w środku, układa nas wobec życia, wobec tego, co się z nami porządkuje. dzieje, porządkuje. No jest powiedziane, że osoby wierzące mają statystycznie lepsze same poczucie, lepiej radzą sobie ze stresem, mają spokojniejsze czy bardziej dbają o zdrowie fizyczne i swoje psychiczne. Jeszcze ja nie czytałem tego i to wiem, ale to ja jeszcze na koniec, bo już chyba powiedzieliśmy to, co chcieliśmy powiedzieć, czyli że. Człowiek jest otwarty na Pana Boga, że może z świata stworzonego poznać coś o Panu Bogu, ale przede wszystkim odkryć to, że ten Pan Bóg w ogóle istnieje, tak. że jest obecny. Jeszcze takie coś praktyczne na koniec. Co zrobić, żeby być dobrym detektywem? Co zrobić, żeby być dobrym detektywem? No bo załóżmy, że ktoś nas słucha dzisiaj. No i fajnie, no, ktoś ma naturę taką filozoficzną, refleksyjną bardzo, siądzie sobie w fotelu i nawet nie musi widzieć słońca i gór i zielonego sadu z owocami. Ale ma taką zdolność refleksji, że sam do tego dochodzi, że naprawdę istnieje za tym wszystkim ktoś. Tak potrafi sobie to wszystko układać. Natomiast mamy zwykłego człowieka, mhm. wybierze się na spacer dzisiaj i co musi mieć w sobie, żeby, żeby to zadziałało, żeby ta zdolność dostrzegania tych rzeczy zafunkcjonowała w nim. Żeby był takim detektywem, który faktycznie gdzieś odkrywa rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. No ja na pewno bym powiedział, dać sobie czas. Trzeba to robić spokojnie. Żeby nie powoli. być zabieganym w tym świecie, który nas tak wciąga. Powoli. Musi być zdolność do tego, żeby dostrzegać różne szczegóły. Niebo detektyw to jest ten, który widzi szczegółiki. No to, które... to, to, co, to co ci na magisterce mówili: zachwycić się. Zachwycić się. Filozof to jest ten, co się zachwyca. Tak. <laughs> Ale też umieć postawić dobre pytanie. To pamiętasz? Od czego się bierze w ogóle? Wszy... Dobrze postawione o... pytanie jest lepsze niż odpowiedź. W ogóle odstawienia pytanie. A już dobrze postawione pytanie to jest rewelacja, nie? Tak. No i taka uważność, żeby nie było tak, że przejdę spacer i nie zauważę tych rzeczy. No to, to są te zdania z tych poradników, co czytamy. Być tu i teraz. Być tu i teraz, tak. A mi się to teraz szybciutko skojarzyło z tym biblijnym. Jestem, który jestem, nie? Pan Bóg. Teraz. Pan Bóg jest tu i teraz. On jest wieczny. Ale co znaczy wiesz, może do tego dojdziemy, jak będziemy to tłumaczyć. Jak będziemy mówić uczucia Pana Boga. Ale on jest. Ty też bądź, tu i teraz. No i warto się taki spacer wybrać.